magazynie, którego adresu nie możemy ujawnić, zrobimy coś, czego być może nie powinniśmy robić. Ale i tak zrobimy. Witam Państwa, Mitch Pileggi. Jeden z największych magików świata zdradzi Państwu najpilniej strzeżone tajemnice swego fachu. To nie żaden chwyt reklamowy. Naprawdę poznacie tajemnice magicznych sztuczek. Uprzedzam, jeżeli nie chcecie tego widzieć, zmieńcie kanał. Nie wiemy, dlaczego nasz bohater postanowił ujawnić swe sekrety, ryzykując karierę. By zachować anonimowość, nie powie ani słowa i nie pokaże twarzy. Będziemy o nim mówić magik w masce. Dziś pokażę Państwu tajemnicę sztuczek z przecinaną na pół kobietą, unoszeniem się w powietrzu, dematerializacją 3,5-tonowego słonia. Proszę nie mrugać. Możecie czegoś nie zauważyć. Magia bez tajemnic. Jesteśmy w magazynie. W pierwszej sztuczce nasz magik w masce zamieni swą asystentkę w tygrysa. Najpierw pokażę, jak sztuczka powinna wyglądać, a potem jak się ją robi. Nieważne, gdzie się ją pokazuje. W Las Vegas czy w telewizji, z laserami, efektami pirotechnicznymi, dzieje się to zawsze na tej samej zasadzie. Na scenie pojawia się magik w masce. Pamiętajmy, że żadnej ze sztuczek nie będą towarzyszyły triki filmowe. Magik umieszcza asystentkę w klatce. Klatka zostaje okryta żółtą zasłoną. Tego rodzaju zabiegi służą odwróceniu uwagi i ukryciu tego, co jest do ukrycia. Bez nich sztuczki nie mogłyby się udać. Klatka zostaje uniesiona w powietrze, tak by nikt nie mógł się do niej dostać, ani wydostać z niej na zewnątrz. Oczy wszystkich zwrócone są na klatkę. Magik przybiera dramatyczną pozę. Kiedy zasłona opada, zamiast dziewczyny widzimy wielkiego tygrysa. Jak w prawdziwej magii. Oczywiście da się to logicznie wytłumaczyć. Zobaczmy, jak udało się tego dokonać. Tygrys przez cały czas był w klatce, ukryty za ścianką. By stał tam spokojnie, należy go najpierw obłaskawić dużą ilością jedzenia. Jeden treser podaje kotu mięso, drugi przesuwa go ku tyłowi klatki. Dobry kotek. Następnie ustawia się maskującą ściankę. Tygrys, choć dobrze wytresowany, nie wytrzyma spokojnie zbyt długo. Całą akcję trzeba przeprowadzić jak najszybciej. Kiedy asystentka wchodzi do klatki, tygrys jest już za ścianką. Klatka zostaje zasłonięta. Dzięki miniaturowej kamerze widzimy, jak dziewczyna chowa się pod podłogą. Pociągając za sznur, uwalnia tygrysa. Czynności te muszą być zgrane tak, by dziewczyna i tygrys nie znaleźli się w klatce jednocześnie. Z tego miejsca widać,
wybrzuszenie podstawy klatki. To w nim ukrywa się asystentka. Kryjówka jest bardzo płytka, dlatego pomocnice magików są tak szczupłe. Dziewczyna nie może się ruszać, żeby nie zwrócić na siebie uwagi drapieżnika. Proste. Tak właśnie zamienia się dziewczynę w tygrysa. Kolejna sztuczka z chińskim lampionem. Wyjaśnijmy sobie, że nie są to stałe asystentki magika w masce, więc nie pomogą w rozpoznaniu go. Zwróćcie uwagę na dziewczynę ze wstęgami. Jej zadaniem jest właśnie przyciąganie naszej uwagi. Rzeczywiście niebrzydka. Magik zapala lampę. To ważne. Cała sztuczka polega na grze świateł i cieni. Jeżeli ktoś ukrywa się w pudle, na pewno zobaczymy jego cień. Trzeba przekonać widzów, że pudło jest puste. Faktycznie na to wygląda. Skoro tak mu zależy, żebyśmy w to uwierzyli, to z pewnością jest coś na rzeczy. Po umieszczeniu lampy w środku, pudło zostaje zamknięte. Obchodzi lampion dookoła, żeby udowodnić, że i z tyłu nikt się nie chowa. Zaczyna się. Nagle w lampionie pojawia się cień. Mówiłem, że coś jest na rzeczy. Dla lepszego efektu magik wprowadza się w głęboki trans. Cień przybiera kobiece kształty. I wielki finał. W nieco dramatyczny sposób cień staje się żywą dziewczyną. Ale my i tak wiemy, że to jakieś oszustwo. Pokażemy wam, jak go dokonano. W chwili, kiedy przyniesiono lampę, w pudle już była jedna z asystentek. Po ustawieniu lampionu wysunęła się zza czarnego panelu. Magik oświetla wnętrze pudła, by pokazać, że jest puste. Co jest prawdą, bo dziewczyna schowała się za nim. Magik przesuwa lampę między nią a ścianką lampionu, żeby nie zdradził jej padający cień. Po umocowaniu lampy pudło zostaje zamknięte. Asystentka wślizguje się do niego i czeka na znak. Nie widzi magika, więc ruchy ich rąk synchronizuje podkład muzyczny. I to jak? Zobaczmy, co się dzieje w środku lampionu. Dziewczyna zbliża się do ekranu, co wygląda jak magiczne materializowanie się ludzkiej postaci. Nie ma w tym jednak nic z magii. Wreszcie asystentka wyskakuje przez ekran. Znów się udało.
Za chwilę ucieczka z objęć śmierci, lewitacja 2 metry nad ziemią i wyjaśnienie zagadki zniknięcia słonia.